Nauka nie rozumiem! Hello, welcome in my amazing show that is called Science I Understand. Welcome in my show. My name is Dr. Richard Pelikan. I still live in Poland and I still prowadzę ten program po polsku. Proszę Państwa, pytanie dzisiejszego odcinka, bardzo aktualne, zresztą dawno nas nie było, bo nieważne. Czy telewizja kłamie? No właśnie, to jest dobre pytanie, ale jeszcze lepsze pytanie jest, dlaczego telewizja kłamie? I teraz na to pytanie spróbujemy znaleźć odpowiedź. Ja przygotowałem troszkę tutaj takich pomocy naukowych, które nam w tym pomogą, więc to jest kompletnie nieprzydatne nam tutaj. Postanowiłem, że się tutaj zajmiemy ziemią Dido AKJ2. To jest taka specjalna ziemia w innym wymiarze, udało mi się ją zlokalizować dzięki tutaj Kwiatkowi. I ta ziemia właśnie tutaj, jak widać, jest uciskana przez tyrana. Próbujemy z nią, z tyranem walczyć, ale się to nie udaje. Dlatego to jest taki, jak się mówi, że to taki, jakie wprowadzenie, że tak wprowadzam was, jaka jest sytuacja geopolityczna. No jest słabo, więc chcemy się dowiedzieć z wiadomości, prawda, co tam słychać, więc siedzimy sobie tutaj przed telewizorem, odpalamy właśnie tutaj wiadomości, wiadomości się pojawiają, no i my tutaj pojawia się prezenter. No, witamy w wieczornych faktach, znaczy nie ma tam faktów, tylko te. Witamy w wieczornych subiektywnych ocenach. Witamy. I dzisiaj zaatakowali nas z lewej strony, jest strasznie słaby. No i jakby wkurza nas to, przełączamy sobie na ten. Witamy w kłamstwach. Dzisiaj w kłamstwach mamy taką informację, że prawa strona nas zaatakowała i to też nie jest dobre. No i tak człowiek sobie myśli, no kurde, no nie ma dobrych informacji. I teraz co z tym zrobić w takiej sytuacji? Nie wiem. Nie wiem, bo no bo nie ma prostych odpowiedzi. No wszyscy, każdy mówi nam coś innego na temat tego samego wydarzenia, więc tak naprawdę nie ma faktów, nie ma wiadomości, tylko są te kłamstwa i subiektywne opinie na dany temat, bo bardziej się ludziom opłaca kłamać niż mówić prawdę, bo każdy ma w tym swój interes i chce swoje pieniądze. Dlatego odpowiedź na pytanie, dlaczego telewizja kłamie, jest dla pieniędzy. Bo chcą tych pieniędzy oni i muszą je zdobywać. Na koniec pamiętajcie, żeby wziąć klucze z domu. No i też takie pytanie, które dostałem od mojej dobrej przyjaciółki, kiedy chciałem ją gdzieś zaprosić. Dlaczego łyżwy? No i nigdzie nie poszliśmy, więc nie zapraszajcie na łyżwy. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Pamiętajcie, że telewizja jest z mojego studia w Lizbonie. Richard Pelikan. Nauka! Ich verstehe nicht! Kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim bardzo fajnym programie o nazwie Nauka nie rozumiem. O czym jest ten program? No o tym, że nie rozumiemy i nie wiemy, dlaczego nie rozumiemy. No ale to nieważne. Kochani, witam was bardzo serdecznie. Bardzo dużo dostałem maili od was po ostatnim odcinku. Bardzo za nie dziękuję. Dużo bardzo ciepłych słów w różnych językach. Czasami nie rozumiałem. W każdym razie dzisiaj spotykamy się, by porozmawiać na temat bardzo ważny, zwłaszcza w dobie koronawirusa, w dobie dobrych wiadomości o szczepionce, mianowicie czy szczepionki są bezpieczne? Tak, moi mili, to jest temat naszego odcinka i to jest dobre pytanie, czy szczepionki są bezpieczne, ale jeszcze lepsze pytanie jest, co to za durne pytanie? No. Co to jest za durne pytanie, bo ja już nie jestem w stanie po prostu wytrzymać tych idiotyzmów, no po prostu antyszczepionkowców, antytlenowców, antykorona wirusowców. No ludzie kochani, no oczywiście z drzewa dopiero zeszli, to jest trochę historii, trochę kultury, trochę do jasnej cholery, no przecież nie po to te naukowcy, jak ja, siedzą w tych, w laboratoriach siedzą i tam mieszają te wszystkie substancje, trują się. Maria Skłodowska-Curie umarła na rad, a wy po prostu nie wierzycie teraz w szczepionki, no kto, dla kogo to jest zrobione, no? Dla drzew? Drzewa nie potrzebują szczepionki. Drzewo gnije się, ścina. A ludzie mogą żyć dzięki szczepionkom. Tu są szczepionki, dzięki temu mogą żyć, więc nie zadawajcie takich durnych pytań. Oczywiście szczepionki mogą być niebezpieczne, kiedy nie są przetestowane i na przykład wtedy wychodzi na to, że można się zatruć, ale po to są testy
Bezpieczeństwa, są po to testy bezpieczeństwa, żeby sprawdzić, czy szczepionka jest bezpieczna. Są trzy etapy takich testów, po trzecim etapie już wszystko wiemy, więc poczekajmy na ostatnie, aż przejdą testy, taka szczepionka i wtedy się szczepmy, bo wróci do was odra, wróci do was cholera, wróci do was dżuma. Tyle, nie będę więcej mówił, bo wszyscy znają moje zdania na ten temat, można je poczytać na blogu. Z mojego studia. Richard Pelikan. Nie zapomniałem, gdzie jestem dzisiaj. Nauka, nauka, nauka nie rozu, nauka nie rozu, nie rozumiem! Hello, welcome, kochani, witam was bardzo serdecznie was witam w kolejnym odcinku programu Nauka Nie Rozumiem, programu, w którym razem wspólnymi siłami stajemy w kontrze do filozofii chwalenia ludzi, którzy nie rozumieją albo rozumieć nie chcą. Czasy są, jakie są, sytuacja w Polsce jest wyjątkowa, ja to wszystko śledzę, obserwuję, klikam, czytam, nie czytam. W każdym razie strajk kobiet to jest bardzo ważna inicjatywa, bardzo ją popieram prywatnie ja jako Richard, ponieważ uważam, że bez kobiet by nas nie było, że wszyscy się urodziliśmy dzięki kobietom, więc jak w ogóle można z tym dyskutować? Nie należy, należy popierać. I teraz dochodzimy do sedna. Pytanie odcinka jest, czy należy protestować? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Odpowiedź na to pytanie brzmi tak, ale jest jeszcze jedno ważniejsze pytanie od tego, to znaczy, co to znaczy protestować? I teraz na to pytanie odpowiemy. Więc, żeby protestować... A tu mam pisaki! Żeby protestować... No co to znaczy protestować? Protestować dzieli się na pro i testować. To znaczy, że protestować to znaczy, że coś bardzo profesjonalnie testujemy. To znaczy, testujemy nie tak amatorsko na zasadzie, no zobaczę jakie to jest, no nie, no chyba spoko, tylko przyglądamy się, obserwujemy, sprawdzamy, co do czego tutaj służy, czy te dwie rzeczy razem zadziałają. Jakby profesjonalnie w pewien sposób testujemy profesjonalnie. Dlatego należy protestować, należy profesjonalnie podchodzić do tematu własnych praw i obowiązków i równości wszystkich ludzi i obywateli. Pamiętajcie, że kiedy protestujecie, powinniście robić to w sposób bezpieczny, w odpowiednich warunkach i żeby było wszystko dobrze. I na koniec tutaj mój rysunek pod tytułem Sytuacja polityczna w kraju. Można go rozumieć dwojako. Jakby ktoś nie wiedział, to jest flaga. I na koniec jeszcze piosenka, którą razem z chłopakami na roku wymyśliliśmy. Uwaga! Nie wiedzieć jest rzeczą ludzką, nie wiedzieć jest normalne, nie wiedział nic Albert Einstein, nie wiedział Oppenheimer, ci co nie wiedzieli, a było ich brud. Nie pamiętam tam dalej co było, no i tyle. Z mojego studia w Lizbonie, Richard Pelikan!